No hej, witajcie w kolejnym odcinku. Działam dalej z tą nagrzewnicą. Z nagrzewnicą. No może być i nagrzewnica. Z webasto. Wyszło gdzieś mi z głowy. No dobra. Na tą chwilę tak sobie to umocowałem na ścianie. To tak na razie jest prowizorka. No też robię to popołudniami, nie mam czasu w dzień. Ustawiłem sobie bokiem, dlatego że tu wyżej mam parapet. I tak, że ona się schowała pod parapetem, nie zawadza mi, nie wystaje za bardzo, miejsca mi nie zajmuje. Zrobiłem sobie na takich uchwytach i wyświetlacz sobie przełożyłem tu na obudowę, bo w razie kiedyś jakbym chciał ściągnąć webasto, bo chciałem przykleić na ścianie, ale jakbym przykleił na ścianie, to musiałbym później odklejać, jakbym chciał webasto ściągnąć z tych uchwytów. Tu na razie wylot zrobiłem tak, tu na razie zrobiłem tutaj tak na zewnątrz, ale to... No myślę jeszcze dodatkowy grzejnik albo coś. Na razie to jest tak, prowizorycznie wyjście, tak czy tak zostanie tu. Jakby się zrobię jakiegoś ślimaka czy coś i wyjdę z powrotem. Testów na razie nie robię, bo tak jak mówię, no jest za ciepło. Będzie na pewno odcinek z testami, ile spala. Kwestia zasilania. Ja zasilam sobie teraz to w ten sposób. Zainwestowałem w UPS-a. I także widzicie. Bateria cały czas naładowana, a UPS się mi też przyda, jakby w razie jakiejś awarii prądu nie było albo coś, to zawsze z akumulatora mamy, tutaj mamy dwa gniazda 220. Kupiłem zestaw UPS od razu z baterią 20 Ah i powiem wam, że chyba wystarczająco. Ładuję baterię, zauważyłem, tylko przy rozruchu. Tak poza tym nie zauważyłem, żeby w trakcie pracy ładował, tak jak chodzi teraz. No i już wam mówię, na 3,9 Hz. Pobór prądu. Już wam pokazuję. Przy rozruchu 5 Amper brał, jak patrzałem. Półtora ampera przy prawie 4 Hz, czyli niedużo. Tak jak mówię, tu tą baterię sobie jeszcze muszę zabezpieczyć. Powiem wam tak, kombinowałem z zasilaczem. Ale mówię zasilacz, jak podać, bo zasilacz można kupić, można nawet dorobić sobie zasilacz. Ale jak zasilacz nawali, to a będzie nagrzewnica chodzić, webasto będzie chodzić, to szlagie trafi. A tak mam zasilanie całe, choćby nawet prądu nie było, to z akumulatora tutaj prąd mam. Mogę wyłączyć, zgasić, wystudzić, nie zdążę go rozładować w tym czasie. Mogłem tak samo kupić UPS-a i zasilacz pod UPS, ale akumulator i tak musiałbym mieć, nie? Także tutaj sobie muszę tylko wymyśleć. Przyłączę to na, albo krokodylki dam, ale wolałbym to przyłączyć na stałe. Tylko tu na plusie zrobiłbym sobie wyłącznik. Bezpiecznik jest, ale bym zrobił sobie wyłącznik, żeby nie odłączać tu tych krokodylków, żeby było cały czas na stałe. To tylko przełącznikiem wyłączę webasto. Żeby ten wyświetlacz, jak nie będzie miał w garażu, żeby nie chodził, nie świecił. Dlaczego? Bo minus tych wyświetlaczy jest taki, że one się wypalają. Często i później coraz słabiej widać. A się tak wydaje, a taki byle duperela, taki wyświetlaczyk, kurde, ponad 100 sobie liczą. Co na razie powiem, no to... Tak jak ona sobie teraz pyka, chodzi, no tu już jest ciepło, już jest za ciepło, no ale wiemy, jak wiadomo, na dworze jest na plusach temperatura. No, także widzicie, jak to wygląda. I przynajmniej mam spokojną głowę z tym pilnowaniem, podłączeniem ładowarek, akumulatorów, bo mogłem kupić używany akumulator, jakąś ładowarkę, prostownik podłączyć. Dla mnie to było bez sensu. Teraz mam głowę spokojną. Od tego jest UPS, żeby sobie pilnował, jak akumulator się rozładuje, to sobie doładuje. Te akumulatory lubią rozładowania i ładowania, bo to są, wiadomo, akumulatory awaryjne. To nie jest kwasówka. Także śmiało sobie da radę. Mogłem kupić większy, ale po co? No, myślę, że ten akumulator będzie używany tylko do tego.
To dobra, to na takim etapie jestem. No, w następnym odcinku będę chciał już zrobić te testy spalania i tego ogrzewania, no ale mi się ochłodzi. No, czekam cały czas, żeby się na dworze zimno zrobiło, to jak na złość teraz jest ciepło. Dobra, tak, macie jakieś pytania, cokolwiek, to pytajcie. Do następnego filmiku, trzymajcie się, hej.